8 grudzień 2023. Kościół Świętego Józefa San Paoli w mieście Matki Bożej. Pierwszy kościół, katolicka wspólnota, została założona w 1594 roku. W 1658 dziadek króla Polski, król Danii, Fryderyk III, dał tutaj zgodę na budowę tego kościoła, jak również na powstanie parafii 16 maja 1658 roku. Tutaj mamy naprzeciwko kościoła jest Drodze Freiherr 36, gdzie zaczęli występować Beatlesi. Przyjechali z Londynu, bo Hamburg, włodarze, Gauleiter, 20 lat, Kaufmann, Karol Kaufmann, przekazał 3 maja 1945 roku miasto Hamburg, miasto Maryi, bez przelewu krwi Anglikom. Tego dnia Anglicy bombardowali statki w Neustadt z więźniami obozów koncentracyjnych, w tym było 24 Polaków z pierwszego transportu do Oświęcimia. Zginęło 8 tysięcy ludzi. Tego dnia biskup Gawlina odwiedził 1750 warszawianek w obozie koncentracyjnym w Emsland, gdzie powstało miasto polskie, miasto maczków. Nie, pierw to było Lwów, zamienione przez Bora Komorowskiego, ciekawe nazwisko, na Maczków. Mieszkało tam ponad 50 tysięcy Polaków. 19 maja 1945 roku wysiedlono tysiące rodzin niemieckich i zasiedlono Polakami. Tego dnia, 19 maja, przy Lineburgu, gdzie został zgładzony, gdzie Henryk Himmler, bo już nie był niepotrzebny do jego roli, 23 maja w 1945 roku. Tam wcześniej, 19 maja 1945 roku, wysiedlili wszystkich mieszkańców niemieckich z Bardowik. Bardowik i osiedlono tam 5 tysięcy Polaków z obozów koncentracyjnych. Wysiedlono ich potem, rok potem, kiedy były wielkie powodzie. Także wszystko dobrze zaplanowane, żeby przyjąć Królestwo Maryi. 8 grudnia 2023 idziemy w kierunku miejsca, gdzie był pierwszy klasztor cysterek, powstały w 1243 roku. Był to czas, kiedy powstały diecezja chełmińska 29 lipca 1243 roku. Dlatego też w 1943 roku 1 stycznia ostatni papież, fatimski papież Pius XII, zawierzył cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi. 2 lutego 1943 roku ksiądz rektor Stanisław Czajka zawierzył seminarium częstochowskie będące w Krakowie Niepokalanemu Sercu Maryi. Gdy był umierający ksiądz Czajka, modlono się przy jego łożu. Modlił się kardynał Sapieha, jeszcze nie kardynał, biskup Sapieha. Siostra zakonna usłyszała 2 grudnia 1943 roku, usłyszała głos: dlaczego nie zawierzycie? Dlaczego nie macie przecież wodę z Lourdes? Został biskup cudownie uzdrowiony. 2 grudnia 1943 roku, kiedy była wielka tragedia w Bari, statki amerykańskie z gazem bursztynowym zostały zbombardowane. Zginęło tysiące ludzi, a miało zginąć 16 milionów Niemców.
to jesteśmy w miejscu, gdzie był klasztor cysterek, który założyła prababcia polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Brandenburska brama w Berlinie wczoraj, 7 grudnia. Olaf Scholz, urodzony 14 Olaf Scholz, urodzony 14 czerwca 1958 roku. Zapalił menorę i przy bramie brandenburskiej, gdzie 8 maja 1945 roku Andrzej Wyszyński pisał układy pokojowe. Andrzej Wyszyński, największy przestępca świata, urodzony 10 grudnia w 1883 roku w Odessie. Był od 1913 roku w Solidarności Moskiewskiej. Zaczął swoją działalność w 1917 roku, kiedy ukazała się Matka Boska Fatimska, w dniu, kiedy były święcenia w biskupie Eugenio Pacelli, który urodził się 2 marca 1876 roku w Rzymie, w tym samym miejscu, co 2 marca 1915 roku urodził się święty papież Benedykt V, wybrany na papieża 22 maja 1964 roku. Wygnany z Rzymu 23 czerwca 1964 roku. Matko Boża, patronko tego miasta, chroni nas. Mamy dzisiaj święto niepokonanego poczęcia. Dogmat ogłoszony 8 grudnia 1854 roku przez króla Polaków w Rzymie, Piusa IX. Tego dnia powstało Zgromadzenie Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia, czyli Niepokalanki Marianki. Założył to ksiądz Schneider. Do tego zakonu należała Lucyna Hoffmann, moja przyjaciółka, urodzona 7 lutego w 1910 roku, kiedy w Brukseli niezwykła siostra zakonu powiedziała: bolesne, niepokalane serce Maryi, Matko Boże, Matko Boże, Królowo Wszechświata. Dzisiaj nie jeżdżą kolejki w mieście Maryi. 3. rocznica kanclerza Olafa Scholza, urodzonego 14 czerwca 1958 roku w Osnabrück. 14 czerwca pierwszy transport do Oświęcimia w 1940 roku. 24 więźniów z tego pierwszego transportu zostało zamordowane przez angielskie bomby. 3 maja w 1945 roku przy Hamburgu. Matko Boża, Ty jesteś tu, patronko nasza. Wielkie święta, Hermann Cohen, Augusty Maria Najświętszego Sakramentu.